Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Jakiś czas temu nagrałem filmik o tym, jak wymaksować statystyki naszego statku, jak zrobić, żeby był bardziej zwrotny, szybszy, miał lepsze obrażenia. Ale tak naprawdę tam się raptem ślizgnęliśmy po powierzchni tego tematu, ponieważ sprawa jest dużo bardziej złożona niż tam omówiłem. W tym filmie sobie przerobimy temat od A do Z, czyli zaczynając od rodzajów statków, od klas statków, poprzez rodzaje uzbrojenia, rodzaje technologii. No wszystko, co tylko wiem na ten temat, chciałbym przekazać wam właśnie w tym filmie. Zacznijmy sobie od klas statków. W grze występują myśliwce. Mamy też statki transportowe. Posiadamy też eksplorery, którego akurat tutaj nie mam. No ale to gdzieś tam w trakcie filmu może uda mi się wam pokazać. Dalej mamy egzotiki, czyli zarówno ośmiorniczkę, jak i royala. Do tego dochodzi solar, czy statki solarne, jak wolicie. Bardzo fajnie wyglądające, z rozkładanymi skrzydłami. Mamy shuttle, czy też prom. Pomimo, że nie możemy przewozić ludzi, to coś takiego, no, istnieje. Chyba najgorsze statystyki ma ze wszystkich, z tego co kojarzę. No, ale to zaraz przejdziemy do statystyk, więc coś więcej na ten temat tam powiem. Co do egzotików, występują one jakby w dwóch wariantach. Mamy zarówno ośmiorniczkę, jak i royala. Ja nazywam go royalem, ponieważ no bardzo mi przypomina multinarzędzie typu royal. Ma bardzo podobne zdobienia, więc jakoś tak mi przypasowała ta nazwa. Mamy też bioship, czy żywy statek, który możemy zdobyć z jednej z misji. Dość specyficzny, mi się osobiście średnio podoba, ale ciekawy dodatek do gry. W sumie sama misja jego zdobycia też jest dość fajna, tak na marginesie mówiąc. No i mamy interceptory, czy też statki sentineli, które naprawdę mają zajebiste animacje, nie? Podoba mi się to strasznie. Moment składania, rozkładania skrzydeł jest tutaj naprawdę zajebiaszczy. Osobną klasą statków są statki z ekspedycji. Nie mam co prawda Golden Vectora, nie udało mi się zrobić tej ekspedycji, ale mam śmigacza Utopię. Tych statków niestety normalnie nie zdobędziecie, chyba że uda się powtórzyć ekspedycję. Może dostaniemy taką szansę. No i one są raczej zaklasyfikowane jako fightery, więc podciągniemy je właśnie pod myśliwce. I teraz bardzo istotną rzeczą jest, żebyście wiedzieli, że każda grupa z tych statków, czyli fighter, hauler, explorer, solar, shuttle, exotic, bioship, czy też interceptor, posiada różne bonusy. Różne bonusy do różnych statystyk, czy to do obrażeń, czy to do tarczy, czy zasięgu skoku, czy też zwrotności. Dodatkowo mają też przepraszam, dodatkowo mają też różne ilości slotów na technologię, czy też na cargo, na przedmioty. No wiadomo, że każda grupa dodatkowo jeszcze dzieli się na klasy C, B, A, S. Wiadomo, że im wyższa ta klasa, tym większe będą bonusy. Tutaj może sobie przejdziemy do tabelki, na której znacznie łatwiej mi będzie to omówić. Zajmiemy się tylko klasą AS, jako że no, nie widzę sensu, żeby maksować statek, który jest na klasie C, B czy nawet A. Jeżeli chcecie wymaksować statystyki statków, zawsze róbcie to na klasie S. Bez sensu jest to robić na klasach niższych. Posłużymy się tutaj tabelą, którą stworzyłem do swojego poprzedniego filmu na ten temat.
nie jest ona najświeższa, ale jest wciąż aktualna, jako że nie dostaliśmy nowego kontentu. I teraz tak, wiadomo, wartości na czerwono są to wartości najniższe, wartości na zielono są to wartości najwyższe w danej kategorii. Pierwsza cyfra jest to bazowa wartość danej statystyki dla konkretnego statku. Druga wartość procentowa jest to bonus, jaki dany statek posiada do konkretnej technologii. Czyli na przykładzie promu 158 punktów obrażeń na start, do tego bonus 30%. Czyli każda technologia, jaką zamontujemy dodatkowo do obrażeń, otrzyma jeszcze dodatkowo 30% bonusu jakby od tego statku. Tarcza 198,4, no i bonus do niej 30% na czerwono, ponieważ jest najniższy ze wszystkich statków. I co? No już ta tabela mniej więcej jest w stanie wam powiedzieć, jaki statek do czego się nadaje, a do czego kompletnie się nie nadaje. Weźmy sobie na przykładzie myśliwca. Najwyższe obrażenia, najwyższy bonus do obrażeń. Także wiadomo, do walki powinien się sprawdzić jak najbardziej. Hipernapęd niestety najniższy, no i zerowy bonus do hipernapędu, czyli jeśli chodzi o eksplorację, no będzie ciężko. Fakt faktem, że możemy te cyfry dość diametralnie zmienić przy pomocy instalowanej technologii i nie będzie nas ograniczało to jakoś specjalnie w skakaniu, no ale są lepsze statki do tego, nie? Więc ja gdzieś tutaj bym poszukał złotego środka i wybrał jakiś statek taki, no nie powiem, że do wszystkiego, bo jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale uniwersalny może. I zresztą, jak oglądacie moje filmy, to dobrze wiecie, że uwielbiam latać interceptorami i jeśli chodzi o interceptora, ma naprawdę bardzo dużo zalet. Po pierwsze, obrażenia. Pomimo, że nie ma najwyższych, ma dość wysokie na start, 317 prawie punktów, do tego ma bardzo wysoki bonus, 80%, nie ma co narzekać. Tarcza mogłaby być lepsza, nie jest najgorsza. Hipernapęd ma bardzo niski bonus, ponieważ raptem 10%, ale mamy bardzo dużą wartość na start, co daje nam dużego boosta, póki jeszcze nie mamy technologii. No i manewrowość łącznie z solarem i egzotykiem posiada najwyższy bonus do manewrowości, plus nie najgorszą na start. Dlatego jest to taki mój statek of choice, no jakby nie patrzeć, od dłuższego czasu już mój ulubiony rodzaj statków. No dobra, tyle o tabeli, przejdźmy teraz dalej. Klasa statku. Tak jak mówiłem, statki dzielą się na kilka różnych klas, czyli C, B, A i S. Żeby wam pokazać, jakie móc podnieść, stałem się dumnym posiadaczem myśliwca klasy C. Jego nazwa to lekkomyślny. Myślę, że idealnie to odpowiada mojemu zakupowi, ponieważ był zdecydowanie lekkomyślny. O! Tutaj nam się pojawił jeden z eksplorerów klasa A. Także tak jak mówiłem, sam się napatoczył podczas gry. No ale wróćmy do naszej klasy statku. Jeżeli chcemy podnieść klasę statku, wystarczy się udać na jakąkolwiek stację kosmiczną. Podchodzimy do tego ustrojstwa i wybieramy opcję ulepsz statek gwiezdny. Teraz tak, jeżeli posiadamy modyfikację magazynu, możemy użyć modyfikacji, albo żeby zwiększyć
ilość slotów technologii, albo żeby zwiększyć ilość slotów na przewożone przedmioty, ilość slotów ładowni. Możemy też je kupić, ale wychodzi to naprawdę strasznie drogo. Nam chodzi w tej chwili o ulepszenie jego klasy. Jak widzicie, jeżeli byśmy chcieli zakupić magazyn, jest to 11 milionów. No sporo, bardzo sporo. Zwiększamy klasę statku niestety nanitami. Też nie jest to jakoś specjalnie tanie, dlatego warto by było sobie jakąś faremkę nanitów zorganizować, żeby trochę ich sobie pozbierać. Z klasy C do klasy B to jest 10 tysięcy. Klasy B do klasy A to już jest 25 tysięcy, czyli mamy 35 tysięcy jak na razie. No i z klasy A na klasę S 50 tysięcy nanitów, czyli jeżeli klasę C byśmy chcieli podnieść do S, to jest 85 tysięcy nanitów. Dość bolesne, jeśli chodzi o początki rozgrywki, ale warto, nie? Zdecydowanie warto, tym bardziej jeżeli chcecie takim statkiem polatać dłużej. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że też wartość statku drastycznie wzrosła, nie? Po podniesieniu klasy. Tak więc w tej chwili nasz statek klasy S wygląda w ten sposób. Powiemy sobie też za chwileczkę o doładowanych slotach. Ale to opowiem już na przykładzie na moim statku, ponieważ nie chcę tutaj wykorzystywać zasobów na ten statek, ponieważ i tak się go pozbędę dość szybko. Oczywiście, jeżeli chcecie sprzedać statek, też wchodzicie tutaj i wybieracie opcję odbierz złą wart 8 milionów jednostek. Pamiętajcie, że nie dostaniecie tych 8 milionów, tylko dostaniecie itemki, które są warte te 8 milionów i żeby mieć tą kasę, będziecie musieli je sprzedać. Najlepiej chyba u pilotów, ponieważ nie zepsujecie wtedy rynku. Dobra, ja zasuwam teraz na mój frachtowiec. Przełączamy się na mój statek i zaraz powiemy sobie troszeczkę o super doładowanych polach technologii. Jesteśmy już na moim frachtowcu, także teraz kilka słów o samym statku. Super doładowane gniazda. Wszystkie statki klasy S posiadają 4 super doładowane gniazda. Tak, wiem, zaraz mi powiecie, że ten myśliwiec, który miałem wcześniej, nie miał ich. Zgadza się, nie miał ich, ponieważ nie miałem odblokowanych wszystkich pól technologii. Jakbym na nim odblokował wszystkie pola technologii, tak jak mam tutaj, to te super doładowane by się gdzieś pojawiły w miejscach, gdzie tam było puste. Także każdy statek klasy S posiada 4 gniazda technologii. I teraz pytanie, które musicie sobie zadać sami, brzmi, czy chcecie doładować jedną konkretną technologię, czy kilka różnych? Ponieważ jeżeli chcecie doładować jedną konkretną technologię, tak jak ja właśnie w tym statku mam, że chciałem jak najwyższą manewrowość osiągnąć, a co za tym idzie szybkość statku, warto, żeby te super doładowane pola były razem, żeby objęły nam jedną technologię.
jeżeli chciałbym, powiedzmy, manewrowość, hipernapęd i broń, no to fajnie, żeby te pola były rozrzucone, żebym mógł w miarę wygodnie zainstalować technologię. O samym instalowaniu technologii też za chwileczkę sobie opowiemy. Czym w ogóle są super doładowane gniazda? Weźmy sobie na przykładzie wzmocnienia technologii tutaj mojego działka. Jak widzicie, normalnie zamontowane obrażenia 6, rozpraszanie ciepła 13, szybkostrzelność 15. Jeżeli zamontujemy to w super doładowanym slocie, mamy obrażenia 8. Poczekajcie, bo mam chyba dwa takie same ulepszenia, więc będziemy mogli sobie porównać, że tak powiem, na żywo. 6 na slocie 8. Rozpraszanie ciepła 13 na slocie 41. Szybkostrzelność 15 na slocie 44. Jak widzicie, bardzo potężnie boostują one naszą technologię lub nasze ulepszenia do technologii. Zależy, co tam włożymy. Dobrze, teraz słów kilka o tym, jak w ogóle montować technologię, ponieważ mimo wszystko jest to sprawa dość skomplikowana i początkowo była to dla mnie czarna magia, dopóki nie ogarnąłem, o co w tym chodzi. Dobra, weźmy to sobie, zróbmy na przykładzie manewrowości. Najlepiej będzie widać wszystkie zmiany, jakie będą w statku występować. Tutaj mamy silnik, czyli główna jednostka odpowiadająca za naszą manewrowość. Weźmy sobie teraz, pomontujmy wszystkie ulepszenia. Dobra, mamy zamontowane wszystkie ulepszenia do silnika, które zamontowane miałem. Fajnie? No nie fajnie. Jak widzicie, manewrowość mam 744, gdzie na tych samych ulepszeniach manewrowość osiągałem w granicach 4000. Co tu się wydarzyło? Rzecz bardzo prosta, a jednocześnie dość skomplikowana. Błędem jest, że mam je rozrzucone po całej technologii. Jeżeli weźmiemy je, połączymy razem, zobaczcie, stworzyła się taka jakby obwódka. I montuję te same ulepszenia. To są te same ulepszenia, które no, mieliśmy już założone w technologii. Zobaczcie, w tej chwili już mam manewrowość ponad 1000. Wszystkie te ulepszenia są w obwódce, to znaczy, że się boostują. Każde z nich jest boostowane przez inne ulepszenie. I byłoby cacy, gdyby nie to, że to też jest źle. Właściwym ustawieniem na razie pominiemy może sloty turbo, te super doładowane, i ułożymy sobie tak, jak powinno być. Jak widzicie, manewrowość mamy jeszcze prawie o ponad 200 punktów wyższą niż przy poprzednim ułożeniu, gdzie się boostowały. No przecież tam się boostowały i tutaj tak samo się boostują. O co chodzi? Niestety
przejdziemy do kolejnej planszy, bo będzie mi w ten sposób znacznie łatwiej wam to wytłumaczyć. Także skaczemy. Tutaj macie oba przykłady, jak mieliśmy zamontowaną naszą technologię i skąd się wzięła różnica w manewrowości. Jak widzicie na przykładzie u góry z czerwonymi cyframi, cyfry pokazują, ile ulepszeń, iloma ulepszeniami jest boostowane. Czyli zaczynając od lewej. Pierwsze jedną, drugie dwoma i tak dalej aż do ostatniego. Czyli łączna suma boostu wychodzi 12 punktów. W przykładzie na dole, jak widzicie, ogólna suma wychodzi 16 ze względu na to, że ciut inaczej ułożyliśmy naszą technologię. Najsilniejsze ulepszenie, jakie posiadam, jest maksowane największą ilością innych technologii, czyli to na środku jest maksowane, boostowane, nie maksowane, przepraszam, 4 innymi technologiami, co wzmacnia bonus tego ulepszenia. Także tutaj musicie troszeczkę pokombinować, poćwiczyć, znaleźć no złoty środek, aczkolwiek musicie zapamiętać, że najlepiej, najsilniejsze ulepszenia boostować jak największą ilością innych ulepszeń. Te najsłabsze zostawcie na 1, 2, a te najsilniejsze, jak widzicie tutaj 3, 4, no zależy jak wam się uda zdobyć ulepszenia, ile ich będziecie mieli, ponieważ no nie każda technologia ma aż tak dużo tych ulepszeń jak tutaj w przypadku silników. Dobrze, a teraz włóżmy sobie naszą technologię tam, gdzie chcielibyśmy, żeby była, czyli w sloty ulepszone i zobaczmy, co się stanie z naszą manewrowością. Jak widzicie, ułożenie nie było przypadkowe, ponieważ starałem się, żeby X-y były w super doładowanych slotach, ponieważ X-y mam najmocniejsze. No i sama główna technologia. No i co się wydarzyło? Tam z 1200, tak? 1200 mieliśmy z ogonkiem chyba. Nasza prędkość skoczyła do prawie 3500. Manewrowość. Manewrowość generalnie równa się prędkość. Nie wiem dlaczego tutaj tak jest, ale tak jest. Manewrowość to jest prędkość. Także no już jest bardzo dobrze, a nawet lepiej i dobrze. No ale powiecie, w porządku. Na początku miałeś 4000. No i zgadza się. Weźmy, zamontujmy resztę naszej technologii, która... Dużo ludzi tego nie wie, ale ona też ulepsza nasze statystyki. To nie są tylko jakieś efekty tam, wizualizacja czy ozdoby. Już wam pokazuję, o co chodzi. Weźmy, przełączmy się na samą technologię. Jak widzicie, ktoś ostatnio, no ostatnio już jakiś czas temu, się ze mnie chichrał w komentarzach, że mam wszystkie smugi statku założone, co jest bez sensu. No nie jest bez sensu, ponieważ każda z tych smug coś tam dodaje nam boosta. Tak samo jak każda figurka też odpowiada za boosty. Tylko, że co? Widzę, że manewrowość mam 3882. To znaczy, że coś spierdzieliłem przy układaniu technologii.
Jeśli chodzi o sam silnik i o X, jestem pewien, ponieważ one były w slotach super doładowanych. Więc spróbujmy. No i mamy ponad 4000, dobra. A pokombinujmy jeszcze troszeczkę. 4044. No i to jest właśnie manewrowość, jaką posiadałem. Także mówię, trzeba trochę pokombinować, trzeba trochę poprzestawiać. Musicie tylko pamiętać o tym. W slotach super doładowanych najlepiej dać jak najlepszą technologię, jak najsilniejszą, żeby uzyskać jak najwyższy ten boost. Dodatkowo najsilniejsza wasza technologia powinna być boostowana jak największą ilością pozostałych technologii, też żeby ten bonus zwiększyć. No dobrze, także tutaj osiągnęliśmy maksa, więc możemy sobie chyba przejść do innego tematu. Może jeszcze tylko wspomnę tutaj króciutko o samych figurkach. Posłużę się tutaj zrzutem ekranu z mojej ulubionej strony No Man's Sky Resources.com. Generalnie jest to strona zawierająca mnóstwo materiałów do No Man's Sky'a i bardzo często się nią właśnie podpieram. Także co do figurek, no jak widzicie, Apollo, Ship Damage plus 8 i dodatkowo 2,5%. Artemis, przyspieszenie plus 5%. Figurka Atlasa, zasięg skoku plus 50 lat świetlnych. Nada, 10% mniejszy koszt odpalenia. Null plus 5% do tarcz. I Polo plus 5% do manewrowości. Dodatkowo jeszcze mamy wszystkie silniki tutaj, które same z siebie dodają tylko i wyłącznie plus 1% do palacza, którego możemy używać, ale boostują się razem z figurkami, więc docelowo i tak podnoszą naszą manewrowość. No dobrze, tyle jeśli chodzi o figurki. Przejdźmy teraz dalej do technologii. O, w porządku. Mam już całą swoją technologię na miejscu, tak jak miałem założoną wcześniej. Moje staty wróciły do normy. I o jednej rzeczy chciałbym wam tutaj jeszcze wspomnieć. Jak widzicie, mam dość mały potencjał obrażeń. Niektórzy tam potrafią wykręcać zapewne nawet kilkukrotnie wyższe liczby, ale już tłumaczę wam, czym to jest spowodowane. Zwróćcie uwagę, że ja mam zamontowane tylko akcelerator infranoża i tylko na tej broni tak naprawdę polegam. Jeżeli bym zamontował dodatkowe, inne rodzaje broni, zobaczcie, że mój potencjał obrażeń się podniósł. Jakbym zamontował do nich ulepszenia, na przykład jakieś bardzo mocne X-y albo coś, ten potencjał jeszcze znacznie bardziej by wzrósł. Tylko że co, że jest on trochę przekłamany, ponieważ nie jesteśmy w stanie strzelać ze wszystkich broni równocześnie. Także no, nasz potencjał obrażeń będzie znacznie niższy. Nasz potencjał obrażeń będzie taki, jaki potencjał obrażeń posiada broń, z której aktualnie strzelamy. Czyli w moim przypadku, pomimo że miałbym na przykład tutaj potencjał obrażeń, nie wiem, z 5000, bo bym miał poulepszane wszystkie bronie na maksa, to rzeczywisty potencjał obrażeń i tak będzie w granicach 300 paru, który daje infranóż, z którego używam. Tyle o infranożu. Co do samych ulepszeń.
No i tak chyba już na koniec, ponieważ no, nie będę tutaj omawiał poszczególnych rodzajów uzbrojenia, no to już jest w waszej kwestii leży, czy lubicie broń szybkostrzelną, czy wolną, ale potężną. Także tutaj to pominiemy, ale kwestia samych ulepszeń. No jak widzicie, ja w znamienitej większości mam ulepszenia klasy X, które w 99 przypadkach są lepsze od ulepszeń klasy S. Niestety znacznie trudniej też jest je zdobyć. Gdzie ich szukać? No, szukamy ich na stacjach pirackich. Jeżeli wlecimy do układu zajętego przez piratów, lądujemy na jednej z ich stacji, musimy iść tutaj, pogadać z tym kolesiem i za nanity możemy kupić podejrzane moduły. Niestety jest z nimi dość spory problem, ale o tym za chwileczkę. Możemy też od tego gościa już za gotówkę zakupić na przykład podejrzany, wróć tutaj, podejrzany pakiet broń lub technologia. Po otwarciu tych pakietów też dostaniemy ulepszenia klasy X, niestety zupełnie randomowo, więc nie jest powiedziane, że traficie to, co chcecie. Teraz o co chodzi z ulepszeniami klasy X, dlaczego powiedziałem, że jest z nimi problem. Weźmy sobie cokolwiek tu otwórzmy. Dobra. Trafił się nam moduł silnika. Weźmy go sobie, zamontujmy. No jest przeładowana technologia, wiadomo, no bo mam założone na maksa, ale to tylko tak pokazowo. Wyjmijmy go z doładowanego slotu. Jak widzicie, mój moduł to jest manewrowość 20, dopalacz 30, zużycie 25. Ten moduł zużycie 17 i dopalacz 25, więc no jest tragicznie gorszy. I to jest właśnie problem z ulepszeniami klasy X. Jest to 100% loteria. Możecie trafić na ulepszenia bardzo dobre, dobre lub naprawdę kompletnie do kitu i stracić kupę kasy, ewentualnie kupę nanitów na tym. Jeżeli was stać, idźcie fiksy. Jeżeli nie, pozostańcie przynajmniej z początku gry na eskach, a później powoli sobie systematycznie wymieniajcie ulepszenia właśnie na ulepszenia klasy X. Teraz wam pokażę mniej więcej, jaka jest różnica między jednymi a drugimi. Ponownie wykorzystamy do tego jedną z moich starych tabelek. I tak jak tutaj jest napisane, tak jak tutaj napisałem w sumie, wyniki, które tutaj uzyskałem, które są wpisane w tą tabelkę, osiągnąłem po sprawdzeniu około 200 ulepszeń z każdego rodzaju, czyli wyobraźcie sobie, jaka to jest potężna kwota nanitów czy gotówki, jeżeli byśmy kupowali to u tego drugiego sprzedawcy. Infranóż SK posiada obrażenia pomiędzy 5 a 6, szybkość między 5 a 11, i tu mam studzenie, chodzi o stygnięcie w sumie, między 8 a 10. X-y możemy wylosować między 1 a 6, 1 a 15, 1 a 13. Czyli te górne wartości są znacznie wyższe, ale możemy też trafić minimalne, najniższe wartości, nie? Teraz właśnie widzę, że mam tutaj błąd w tej tabelce, jeśli chodzi o
uzyskane wartości przy infranożu udało mi się uzyskać maksymalne, czyli 6, 15, 13. Nie wiem czemu przepisałem po prostu poprzednią tabelkę. Także jeśli chodzi o infranóż, udało mi się znaleźć te najlepsze X-y. Przy tarczy SK najlepszą ma 30, X ma 38. I tutaj akurat dość szybko, pamiętam, mi wpadła 38, jakoś dużo czasu na to nie poświęciłem ani kasy. Silnik startowy, koszt odpalenia 20 na SC, od 6 do 25 na X-ie. Także musicie się zastanowić, czy chcecie podejmować ryzyko straty naprawdę dużej kasy, a wylosowania być może gorszych modułów, czy na razie na spokojnie pójdziecie sobie w S-ki, które są dobre, nie? Widać tutaj na przykładzie, że X-y są lepsze, ale S-ki na początek to jest naprawdę solidny wybór. Jeżeli zaczynacie grę, jeżeli nie macie farmy pieniędzy, jeżeli nie macie farmy nanitów, osobiście polecałbym iść w ulepszenia klasy S, a dopiero później z czasem przestawiać się na X-y, nie? Jak takowe znajdziecie, po trochu wymieniać. No i co? To chyba by było tyle, jeśli chodzi o ulepszanie statków, jeśli chodzi o to, co ja wiem na ten temat. Jeżeli coś mi się przypomni, może jeszcze dogram jakiś kawałek materiału, ale myślę, że w tym filmie już i tak dość przydługawym udało mi się wcisnąć całą wiedzę, jaką ja posiadam odnośnie ulepszania. Także życzę wam miłej zabawy z tym, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.